Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Jeśli surowa ryba kojarzy Wam się tylko z japońskim sushi, to zupełnie niepotrzebnie, dlatego że w polskiej kuchni również ten produkt ma szerokie zastosowanie, głównie za sprawą śledzia. Dzisiaj zapraszam na śledzia pod pierzynką, czyli danie super proste, bardzo szybkie do przygotowania, a do tego idealnie nadające się na świąteczny stół, chociaż nie tylko. Sam jadam takiego śledzia bardzo często, bo jest po prostu przepyszny, a do tego to czysta klasyka. Sami zobaczcie, jakie to proste. Do przygotowania tego dania będziemy potrzebowali oczywiście śledzia i tak mamy tutaj cztery płaty, filety śledziowe solone w oleju, co bardzo ważne. I to jest dosyć spora porcja, taka 350-400 gramów samej ryby. Do tego wspomniana pierzynka, a więc duże opakowanie, takie 330 ml śmietany 18, do tego dwie kopiaste łyżki majonezu, oprócz tego sól i pieprz, do tego jedna cebula i jedno jabłko. Do przybrania potrawy posłuży nam kilka gałązek koperku na sam koniec. No to zaczynamy, a zaczynamy od samej ryby. Będzie nam potrzebny półmisek, na którym będziemy serwować danie. Powinien być taki ciutkę głębszy, tak aby nam nic przypadkiem nie wypadło. No i zaczynamy od pokrojenia śledzia w około centymetrowe paseczki. Całość pokrojonej ryby równomiernie układamy na dnie naszego półmiska. Rybka gotowa, teraz przejdziemy do przygotowania pierzynki. I tak, zaczynamy od tego, że śmietanę łączymy z majonezem. Teraz pora na cebulę, którą musimy hiperdrobno pokroić. Cebulka jest już w śmietanie z majonezem, teraz pora na jabłko. Zostawiamy je na koniec, dlatego że po obraniu i pokrojeniu w drobną kostkę najlepiej od razu wrzucić je do środka, aby przypadkiem nie ściemniało. Teraz w tempie kroimy w małą kosteczkę. Wszystkie składniki są już w misce, teraz dokładnie mieszamy. Pozostaje kwestia doprawienia. Zacznijmy od pieprzu. Jego akurat nie musimy żałować. Naturalnie, zgodnie z własnym smakiem. Natomiast jeśli chodzi o sól, tutaj ostrożnie, dlatego że że majonez jest dosyć słony, natomiast przede wszystkim będziemy wykładać tą pierzynkę na mega słonego śledzia, a więc soli dosłownie kilka szczypt, tak żeby to wszystko się trzymało dobrze kupy. Koniecznie próba. Jest lekko słonawe. Dokładnie takie powinno być w połączeniu z rybą. No i teraz w celu sfinalizowania tego dania pokrywamy naszą pierzynką pokrojonego śledzia. Dekorujemy kilkoma gałązkami koperku i gotowe. Śledzie pod pierzynką są gotowe. Teraz najlepiej, gdyby kilka godzin poleżały w lodówce, tak aby te wszystkie smaki przeszły sobą nawzajem, ale jeśli nie macie takich możliwości, spokojnie można je też pałaszować od razu. Jest to danie, które wprost idealnie odnajdzie się na świątecznym stole, chociaż nie tylko. Jest bardzo uniwersalne. Można zarówno podać je z gorącymi ziemniakami z wody w ramach obiadu, ale równie dobrze z pajdą świeżego chleba z masłem do kolacji. Z tego miejsca chciałem pozdrowić osobę, której dzieła zainspirowały mnie do tego, aby nagrać ten dzisiejszy przepis. Dodatkowo jest to osoba, która łamie wszystkie stereotypy na temat teściowych, jakie znacie, a więc pozdrawiam, mamusiu. A wy, jeśli jeszcze nie ubieracie butów, aby ruszyć do sklepu po filety śledziowe, to zasubskrybujcie mój kanał właśnie teraz tym czerwonym przyciskiem tam na dole. Do tego zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. No i koniecznie spróbujcie tego sami w domu. Tak na chłopski rozum.